Podczas ostatniego komentarza biblijnego poruszyłem temat małżeństwa i wielu z Was zareagowało tak, że przypomniały mi się słowa Biblii: skoro tak ma się sprawa z małżeństwem, to nie warto się żenić. No właśnie, czy warto zgadzać się i brać ślub sakramentalny, skoro ma tak ogromne konsekwencje i tak ogromną odpowiedzialność bierze się na siebie? W związku z tym, że się zgadzam na uczciwość, miłość, wierność, nie opuszczę Cię aż na wieki, będę z Tobą w dobrej i złej doli. Zapraszam do komentarza biblijnego. Drodzy, po tym komentarzu ostatnim o małżeństwie wielu z Was zareagowało bardzo żywo. Chyba niestety dużo osób się zainteresowało tym komentarzem biblijnym. Nie, mówię niestety, ponieważ to jest taki palący, delikatny, dotyczący naszego życia temat rozwody. Jeżeli ktoś chciałby dojść do tego pierwszego komentarza, o którym opowiadam, to wyświetli się gdzieś Tobie tutaj w rogu albo w opisie tego filmu. I tam przypomnę bardzo ważne rozróżnienie, bardzo ważne myśli. Czymś innym jest ślub cywilny, czymś innym jest ślub kościelny. Jeżeli ktoś bierze ślub cywilny, no to oczywiście rozwód jest możliwy. Skutki cywilne, prawne ustępują, można wejść w kolejny związek. Inaczej ma się sprawa ze ślubem sakramentalnym. Tam się zgadza, ta zgoda zawiera również to, że jeżeli ktoś odejdzie ode mnie po roku, po dwóch, to nie szukam nikogo innego. I jeżeli ta osoba do mnie nie wróci, to muszę się zgodzić na to, że będę sam do końca życia. I do końca życia wyrażam tę przysięgę małżeńską i jestem wierny i uczciwy i wyrażam miłość wobec tej osoby w tym, że nie szukam nikogo innego. Chociaż może bardzo pragnę dziecka, chociaż w kimś znajduję zrozumienie, chociaż wydaje mi się, że nie będę szczęśliwy, jeżeli będę sam do końca życia, to Pan Bóg prosi mnie, bym dotrzymał słowa, które dałem w obietnicy małżeńskiej, że będę kochał, będę uczciwy, będę wierny. Nie ma tam żadnych gwiazdek, że na wypadek, gdybyś się rozmyślił, mężu, żono, to ja pójdę do kogoś innego, bo mam prawo do szczęścia, bo mam prawo do rodziny, bo mam prawo do dziecka i cokolwiek takiego. I wiecie, ktoś, zwłaszcza niewierzący, gdy słucha takich treści, mógłby mieć nawet złość w sobie, że kurczę, skoro ten związek sakramentalny wiąże się z aż tak wielką odpowiedzialnością, że zgadzam się aż tak na poważne rzeczy, no to chyba lepiej w ogóle nie brać tego ślubu sakramentalnego, skoro tak mocno się wiąże i już zamykam sobie kolejne drogi, bo jeżeli ktoś mnie zawiedzie, w sensie mąż, żona, a ja chcę z kimś być do końca życia, a bycie z kimś do końca życia wiąże się z tym, że no grzeszę poważnie, grzeszę ciężko, narażam się na piekło, no to może nie warto się w ogóle żenić. Nie warto brać odpowiedzialność. Nie warto się zgadzać na to, co zawiera w sobie przysięga małżeńska. Może tak inaczej to mniej odpowiedzialnie zgodzić się na coś, wziąć ślub. Posłuchajcie Ewangelii według świętego Mateusza, 19 rozdział, od 3 wersetu. Wtedy przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę i zadali mu pytanie: czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. I tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu: czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było, a powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie: jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną,
to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział: nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili, i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. I są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Gdy uświadomimy sobie powagę przysięgi małżeńskiej i wszystkie konsekwencje, jakie ona niesie, i zdamy sobie sprawę, że zgadzając się na to, co jest zawarte w liturgicznych tekstach, to bardzo mocno ograniczam sobie możliwość, czy w ogóle zamykam sobie drogę, tak na dobrą sprawę, wyjścia w jakikolwiek inny związek pod ogromnymi konsekwencjami, to można dojść do wniosku, a może ja nie będę brać odpowiedzialności, mało tego, mogę mieć wątpliwości, czy miłość do końca życia istnieje. Czy taka miłość, która jest aż tak wierna, że nawet jeżeli ta druga osoba stanie się potworem i będę musiał się od niej odseparować, będę musiała, czy ja jestem w stanie kochać tę osobę w taki sposób, że nawet jeżeli znajdzie się kandydat na nową żonę, nowego męża, kandydatka na nową żonę, kandydat na nowego męża, to nie wstąpię w ten związek, ponieważ jestem wierny, obiecałem, słowo chcę dotrzymać, nie odwołuję. Pamiętam, że tam nie ma żadnych gwiazdek w tym ślubowaniu, że na wypadek, gdybyś ty, coś ci się pomieszało w głowie, to mnie ta przysięga nie obowiązuje i mogę sobie tworzyć kolejną intymną, głęboką relację z kimś innym. Gdy to dotrze do człowieka, to może mieć w sobie lęk. To ja nie chcę wziąć takiej odpowiedzialności i w ogóle nie chcę ślubu sakramentalnego. Tylko znowu przychodzi taki zgrzyt, no ale to znowu też nie po Bożemu jest. Znowu mieszkanie z kimś tylko ze ślubem cywilnym nie jest Bożym rozwiązaniem, jest grzechem po prostu. Jest grzechem. I człowiek może być trochę między młotem a kowadłem. Co tu z tym zrobić? Ten fragment biblijny podpowiada nam, że można zadawać w kontekście pytań o małżeństwo takie pytania, w których nie szuka się prawdy, nie szuka się dobra, nie szuka się odpowiedzi na moje wątpliwości, ale tak naprawdę zadaje się pytania, w których chce się uzasadnić swoje złe postępowanie. I szuka się uzasadnienia tego, że ja nie mogłem inaczej, jak tylko zgrzeszyć. I to przykazanie o cudzołóstwie jest nieżyciowe. Bo zobaczcie, przystąpili faryzeusze do Jezusa, by zadać mu pytanie o małżeństwo, nie po to, żeby poszukiwać prawdy, ale żeby wystawić Jezusa na próbę. Mocne są to słowa dotyczące intencji. Intencji. Więc ja, bracie, siostro, ciebie pytam o intencje serca. Jeżeli chcesz uporządkować swoje życie, jeżeli chcesz podjąć decyzję co do małżeństwa albo podjąć decyzję co do obecnego twojego małżeństwa, co dalej, sprawdź swoje intencje. Czy ty szukasz prawdy, dobra Boga, Jego przykazań? Czy ty szukasz uzasadnienia swoich z góry postawionych tez, które chcesz za wszelką cenę uzasadnić, bo tak czujesz, że tak być powinno najlepiej, bo na przykład ulokowałeś uczucia w kimś innym niż twój mąż i twoja żona, bo czujesz, że nie będziesz z nikim innym szczęśliwy niż tylko z tym mężczyzną, z tą kobietą, o której Bóg mówi, to nie jest dobre, to nie jest dobre. I dalej, trzeba sobie uświadomić, że są takie przypadki, w których możemy być niezdolni do zgody małżeńskiej. Niezdolni do realizacji przysięgi małżeńskiej, niezdolni do małżeństwa. I o tym mówi też ten fragment. Więc
pytanie o to, czy wierzę w prawdziwą miłość dozgonną, jest też pytaniem, czy ja jestem zdolny do tej dozgonnej miłości, do wierności. Czy ja jestem zdolny, czy jesteś zdolna do tego, żeby w wieku 23 lat, tuż przed złożeniem przysięgi małżeńskiej, powiedzieć, nawet jeżeli on za 2 lata mi pójdzie gdzieś z inną i mnie skrzywdzi zdradą małżeńską, bez mojej winy, to ja dalej nie chcę wiązać się z nikim innym. To pytanie o miłość dozgonną jest też pytaniem o to, czy ty jesteś zdolny i zdolna do takiej miłości. Sam z siebie możesz być niezdolny. Dlaczego? Bo fragment mówi, ludzie mogą cię takimi uczynić. Wyszedłeś ze swojej rodziny tak poraniony, że nie masz w sobie jeszcze takiej miłości. Ludzie cię takimi uczynili. I może to dla ciebie też czas na to, zanim wejdziesz w związek małżeński, żeby uporządkować te sprawy poprzez psychoterapię, poprzez nawrócenie, poprzez zmianę myślenia, poprzez uwierzenie w Jezusa, w Jego miłość i to, że Jego łaska będzie cię uzdalniać do pięknej, wspaniałej miłości, do zgodnej, wiernej, uczciwej. I nawet jeżeli uczucia będą ci podpowiadały, że będziesz szczęśliwy w grzechu ciężkim, to łaska Boża cię uzdolni do tego, żeby nie poddać się tym myślom i pójść za Bożymi przykazaniami, ostatecznie tam znaleźć szczęście. Łaska Boża też cię może uzdolnić nie tylko do tego, żeby uwierzyć w miłość dozgonną, uwierzyć w miłość, która jest wierna mimo wszystko, uwierzyć w miłość, która nie wiąże się z nikim innym, ponieważ daje przestrzeń na powrót tej drugiej osobie. I modli się o to również, co niedopowiedziałem w ostatnim komentarzu, po to, żeby ten związek się odbudował. I wierzę nawet w cuda, że łaska Boża, nie ja sam z siebie, łaska Boża jest zdolna, choć ja nie jestem zdolny, do tego, żeby odbudować ten związek, żeby wrócić do siebie. Nie muszę być samotny do końca życia, jeśli daję przestrzeń do powrotu tamtej osobie, a ona ma dobrą wolę. I dzięki Bożej łasce, dzięki modlitwie, dzięki postowi, dzięki mojemu nawracaniu się daję przestrzeń łasce i tej drugiej osobie po to, żeby wróciła. Też ten fragment mówi o tym, że można samemu dobrowolnie podjąć decyzję albo o bezżenności, że po prostu w żaden związek się nie wchodzę, ponieważ robię to ze względu na wyższe wartości, na Królestwo Boże, a ja bym dopowiedział i trochę sparafrazował ten tekst, że ze względu na Królestwo Boże, ze względu na Boga, ze względu na miłość do Niego, mogę pozostać sam. Gdy ta druga strona w małżeństwie nie chce wrócić, bo sobie tak poukładała życie i tak się zacięła w swoim wyborze, że po prostu nie chce odbudowywać tamtego małżeństwa sakramentalnego. I ze względu na Królestwo Boże mogę pozostać jakby w celibacie, służąc Bogu, tak jak On mnie uzdolni do tego. Ze względu na Królestwo Boże, ze względu na miłość. I drodzy, podsumowując to, co chcę Wam dzisiaj przekazać, to, co Wam chcę powiedzieć. Przez ten komentarz biblijny chcę Was skłonić do wiary w miłość. Chcę, żebyście uwierzyli dzięki temu komentarzowi biblijnemu, że prawdziwa miłość istnieje, że dozgonna miłość istnieje, że wierna miłość istnieje, że łaska Boża może cię uzdolnić do takiej miłości, dzięki której będziesz szczęśliwy, nawet wtedy, gdy będziesz całe życie zmagał się o powrót drugiej strony, małżonka, małżonki do ciebie. Że ta miłość uzdolni cię do tego, żeby dawać wciąż przestrzeń tej drugiej stronie do powrotu, do zmiany. Ta miłość sprawi, że nawet jeżeli miałeś trudne dzieciństwo, że nawet jeżeli ktoś cię uniezdolnił do miłości, to ta miłość cię tak przemieni i tak ponawraca, i tak pozmienia twoje myślenie, i tak pouzdrawia wewnętrznie, że będziesz w stanie wejść w piękne, wspaniałe małżeństwo, nawet jeżeli jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, nawet jeżeli miałeś bardzo trudną przeszłość, nawet jeżeli wyszedłeś poraniony z bardzo wielu związków, to ta miłość Boża i ta łaska Boża i to Boże obietnice i to Boże zapewnienie uzdolni cię do pięknego związku albo do trwania w samotności i oczekiwania, by ta druga strona chciała odbudowywać relacje, odbudowywać małżeństwo. I ta miłość da ci
wiarę w to, że warto się żenić, warto wychodzić za mąż. Nawet jeżeli to jest trudne zobowiązanie, wiążące się z ogromną odpowiedzialnością. Nawet jeżeli ta słowność i bycie słownym, bycie wiernym danemu słowu przed ołtarzem wiąże się z ogromną ofiarą, to ta miłość, Boża miłość i ta Boża łaska może cię uzdolnić do rzeczy, po ludzku patrząc, niemożliwych. I oddalenia wszelkich wątpliwości, że skoro tak ma się sprawa z małżeństwem sakramentalnym, że skoro tak jest, to warto się żenić mimo wszystko, to warto wychodzić za mąż, to warto być wiernym, warto być uczciwym. Warto być w dobrej i złej doli z tym drugim człowiekiem, nawet jeżeli on jest agresorem, muszę się od niego odseparować, a na horyzoncie pojawia się wspaniały inny kandydat czy kandydatka, to ta miłość mnie uzdalnia do tego, żeby dalej spełniać Boże przykazanie, nie cudzołóż, nie cudzołóż. Mam nadzieję, że wlałem wiarę i nadzieję w wasze serce, że prawdziwa miłość istnieje i ona jest w zasięgu twojej ręki, dzięki Bożej łasce, dzięki modlitwie, dzięki Słowu Bożemu. Błogosławię was, byście wierzyli w prawdziwą miłość i znajdowali Boże rozwiązania strasznie skomplikowanych dylematów życiowych i czasami strasznie pokręcone sprawy życiowe. Niech znajdą swoje rozwiązanie w Bożych przykazaniach, w Bożej miłości, w Bożej łasce. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, by to wszystko stało się rzeczywistością, a nie było tylko teorią oderwaną od życia. Amen. Drodzy, jeżeli chcecie, jeżeli potrzebujecie odsłuchać pierwszą część, co tam miałem do powiedzenia o rozwodzie, jest wyżej propozycja, coś jeszcze dla was proponujemy, kliknijcie, zerknijcie. Bardzo was zachęcam do subskrypcji kanału, by więcej podobnych treści duchowych właśnie przyjmować do serca i żeby one wam nie uciekły. Włączcie powiadomienia przy subskrypcji. Do następnego komentarza.